pakiet proponowanych rozwiązań. To jest istota tego projektu. Jakimi rozwiązaniami realnie ułatwić osobom niepełnosprawnym udział w wyborach? Mówił już o tym pan przewodniczący Waldy Dzikowski. A więc po pierwsze proponujemy głosowanie korespondencyjne, które przede wszystkim ma pomóc tym, którzy w ogóle nie mogą wyjść z domu. Czyli nawet jeżeli mają komisję wyborczą jakby w pełni dostępną i wszystkie procedury przyjazne, to tak naprawdę nie są w stanie głosować, bo nie wyjdą z domu. A być może nie mają bliskiej osoby, której mogliby aż tak zaufać, by uczynić ją pełnomocnikiem. Po drugie, kwestia, i przy tej kwestii głosowania korespondencyjnego rozpatrywaliśmy to z alternatywą ruchomej urny, też stosowanej w procedurach wyborczych. Jednak analizując wszystkie szczegóły, a zwłaszcza bezpieczeństwo wyniku wyborów, fundamentalną wartość w demokracji, uznaliśmy, że głosowanie korespondencyjne jest pewniejsze, bezpieczniejsze. Po drugie, rozwiązania dla osób niewidomych. Od dawna tak naprawdę drepczemy w miejscu i w naszym przekonaniu trzeba ten impas i to dreptanie definitywnie przełamać. I tu znowu rozważaliśmy alternatywnie dwa sposoby postępowania. Po pierwsze, karty drukowane w alfabecie Braille'a lub nakładka na karty do głosowania. I znowu, oba z tych rozwiązań mają pewne zalety i oba z tych rozwiązań mają pewne wady. Ostatecznie uznaliśmy, że taką pewniejszą formą, dającą pełniejszy zakres tych samych praw, co innym wyborcom, daje owa nakładka wyborcza, bo przede wszystkim chroni tajność głosowania wyborcy niewidomego, głosującego samodzielnie. Przy głosowaniu bowiem kartą drukowaną w alfabecie Braille'a komisja licząca głosy pewnie w niejednym przypadku miałaby do czynienia z jednym głosem oddanym w ten sposób, a więc mogłaby skojarzyć to z konkretną osobą, co byłoby oczywiście naruszeniem tej fundamentalnej zasady tajności wyborów. To te dwa zasadnicze rozwiązania. Asystent wyborczy, tu są kontrowersje, na ile jest potrzebny, skoro funkcjonuje ktoś taki jak pomocnik. Ale chodzi o osobę, która nie jest pełnomocnikiem, nie głosuje zamiast wyborcy, tylko pomaga wyborcy w czynnościach technicznych. I to wyborcy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szczególnie mocno o takiego asystenta występowali przedstawiciele środowisk osób głuchych, mówiąc, że wtedy taka osoba niepełnosprawna, niesłysząca, bez lęku, że zostanie wprowadzona w zakłopotanie, zażenowanie, przyjdzie głosować, jeśli będzie miała towarzyszącego asystenta, mogącego w każdej chwili porozumieć się w języku migowym. Ale ten asystent wyborczy oczywiście może pomóc też osobie niewidomej, a także osobie o znacznej niesprawności ruchowej. W obraniu karty, wypełnieniu karty, wrzuceniu karty do urny do głosowania. A zatem asystent wyborczy. I to są te trzy zasadnicze rozwiązania, które proponujemy. Dodatkowo uzupełniająco uważamy, że konieczna jest informacja wyborcza dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących. Informacja, która przede wszystkim tłumaczy, kiedy głos oddany będzie głosem ważnym. I wiemy, że to jest bardzo skomplikowana materia. Inaczej głosujemy do Senatu, są to wybory większościowe, inaczej do Sejmu, gdzie to są wybory proporcjonalne. A więc gdzie i ile tych krzyżyków można postawić? W wyborach samorządowych też sprawy się komplikują. A więc informacja wyborcza dostępna w takich formach, w takim przekazie, aby osoba niepełnosprawna nie miała wątpliwości, jak należy głosować, by jej głos był ważny. Wreszcie chcemy wprowadzić mechanizm weryfikacji siedzib komisji wyborczych. Uważamy, że to nie dlatego, że tak trudno znaleźć dobre miejsca, tylko z pewnej rutyny i przyzwyczajenia wynika fakt, że tych lokali prawdziwie dostępnych nie przybywa. I tu jest kwestia, jakimi metodami wpłynąć na samorząd, aby jako organizator wyborów mógł zadbać o tę sprawę. Witamy pana profesora
Andrzeja Cola z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wszyscy wiecie, bardzo zaangażowanego w sprawy osób niepełnosprawnych. Witam, panie profesorze. A zatem jakimi metodami wpłynąć, by tych lokali przybywało? W Wielkiej Brytanii zrobiono to w ten sposób, że ogłaszano listę miejsc, w których mają mieć siedzibę komisje wyborcze. I do tej listy można było zgłaszać uwagi, zastrzeżenia albo propozycje rozwiązań alternatywnych. A zatem też u nas pytanie, jakimi metodami motywować samorząd, żeby przybywało lokali wyborczych naprawdę dostępnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I to jest ten zasadniczy pakiet rozwiązań. Chcemy w tej chwili wypracować właśnie ów pakiet, który realnie będzie ułatwiał udział w wyborach. Niezależnie też od tego, kiedy on miałby ostatecznie wejść w życie. Zależy nam na tym oczywiście, żeby niezwłocznie, żeby już w przyszłorocznych wyborach osoby niepełnosprawne nie natrafiały na bariery i mogły wziąć udział w tych wyborach. Ale najważniejsze jest, by była zgoda co do tych rozwiązań, a więc jakie one mają być zakres, jak szczegółowo uregulowane. A kwestią odrębną jest, kiedy te rozwiązania wejdą w życie. Tak, żeby jeżeli nie w przyszłym roku, to być może już za 2 lata, być może jeszcze w jakichś innych ustalonych terminach. Ale żeby już w przyszłości nie było powrotu do pytania, co zrobić. Właśnie czy ta karta w Braille'u, czy nakładka, czy głosowanie korespondencyjne, czy ruchoma urna. Jakimi rozwiązaniami? Żebyśmy ten pakiet rozwiązań wypracowali. Po drugie, uważamy, że na tym etapie prac dobrze, żeby to była właśnie odrębna ustawa, żeby ona wyraźnie pokazywała, że jest to odrębny, szeroki problem i wymaga takiego pełnego, całościowego, wewnętrznie spójnego rozwiązania, żeby potem nie było znowu tych wątpliwości, że inaczej do Sejmu i Senatu, inaczej w wyborach prezydenckich, inaczej w wyborach samorządowych, a więc żeby przyjęty pakiet rozwiązań dotyczył wszystkich tych ważnych decyzji w społeczności demokratycznej. No i wreszcie jest kwestia właśnie wprowadzania tych rozwiązań w życie. I to jest też kwestia naszej dzisiejszej tutaj dyskusji. Kiedy je wprowadzić i w jakim zakresie. To tyle co do tych zasadniczych elementów naszej propozycji.